Siemanko, ja jestem Rosji, a dzisiaj sobie kontynuujemy Uncharted, to jest to trzecia misja. Także jesteśmy teraz pod wodą. Co w sumie widać, to ja nie wiem po co to komentuję. Przytrzymaj, by zanurkować, okej. Okay. Może tutaj jakieś gdzieś skarby będą poukrywane, na pewno gdzieś tutaj będą. Coś mamy. Pierwszy skarb. I kolejna rzecz. Ej, chyba coś mam. Co to? Nie ma rdzy, kolor się zgadza. Może trafiło w skały, zanim spadło tutaj. Co tam mam, mruczesz? Sorry, to chyba fragment naszego wraku. Muszę być blisko. Drażnisz się ze mną, Drake. Oj, drażnisz. A, tu jesteś. Mam ją. Dobra, jak to wygląda? Pobijana, ale cała. Okej, wejdźmy sobie do środka. Jest. Rybki lubią pływać. Jestem w środku. O, większość ładunku jest na miejscu. Policzmy 1, 2, 3. Okej, wychodzi mi, że brakuje dwóch skrzyń. Poszukam ich. Czekaj, a może najpierw wypłyniesz i zmienisz butlę? Skrzynia musi być niedawno. A, znalazłem jedną. O, szybko poszło. Dobra, wyciągamy. Ach, cholera. Skrzynia jest zakleszczona pod przyczepą. Wiesz co? Najpierw zabezpiecz tę drugą skrzynię, a potem podniesiemy ci przyczepę. To dlatego zarabiasz więcej ode mnie. Tak, jasne. Dobra, może wynurzę się, żeby tą zmienić butlę. Skup się, człowieku. Aha, to po co było... Dobra. Myślałem, że to serio będę mógł zmienić tę butlę. Tutaj okazuje się, że jednak nie. O, tutaj coś jest. Czyżby skrzynia? Tak. Więc już drugą znaleźliśmy. Co? Mam drugą. O. Mamy jedną, jeszcze druga. Przenieś ją do przyczepy. Już dopływamy. W porządku, do miłego. No, fuj. Jezu, ile to waży. Pamiętaj, jedyne co chcemy wydostać z tej rzeki, to przyczepa. Dobra, to co, musimy tutaj z nim wpłynąć. I ustawić się na miejscu. Dobrze. I ready, gotowe. Pierwsza skrzynia zabezpieczona. Dobry timing. Jesteśmy nad tobą, spuszczamy suwnicę. Uwaga, schodzi. Co, już muszę się wynurzać, bo chciałem jeszcze tutaj pozwiedzać sobie. Może jeszcze nie. Dobra, jest na miejscu. Coś... Podepnij przyczepę, podniesiemy ci ją trochę. Może coś ciekawego jeszcze tutaj będzie do znalezienia. No, jest jakiś skarb. Zabytkowy zegarek. I tutaj ozdoba z rekina. Dobra, to w sumie chyba by było na tyle tutaj. Wątpię, żeby coś jeszcze było. No ale zobaczymy, rozejrzyjmy się tutaj. Jeszcze troszkę. No dobra, właściwie to chyba już tutaj nic więcej nie ma, także możemy już płynąć do tej skrzynki, żeby ją podłączyć i zacząć wyciągać w końcu, lecieć jakoś na ten ląd.
co ja tutaj teraz miałem zrobić, ciekawe. Okej, mam linę. Zrobię pętlę wokół jednej z osi. Powinno trzymać. No i super. Tak. O, pięknie. Dobra, jeden z głowy. Drake, miej oko na poziom powietrza. Spokojnie. Ty mi już nie gadaj o tym poziomie powietrza, bo i tak jak chciałem wypłynąć, to nie mogłem. Też wokół. Dobra, jest, mamy. Drogi. Okej, przyczepa podpięta, wciągajcie. W porządku, tylko odpłyń stamtąd trochę. Dobra, odpalaj. No to górę. Okej, tyle wystarczy? Tak, z zapasem. Nie przygniecie mnie? Zobaczymy. Jaki miły, dobra. Teraz muszę wyciągnąć tę skrzynię, która była zakluszczona. Dać ją też do tej przyczepy. Dobra, mam drugą skrzynię. Kontenerów przy pozostałych. Tak. To płyniemy. No, coś opornie to idzie. Tak lepiej. No, czemu kontener teraz jest tutaj zamknięty? O! Wielkie wrota są otwarte, także spoko. Wpływamy do nich i ustawiamy skrzynię na swoje miejsce. No i pięknie, wszystko zrobione. No właśnie, no właśnie. I pobolo. Zostało mi tlenu na 5 minut. Jezu. To może powinieneś tam jeszcze zostać i poszukać jakichś innych skarbów. No, no, no. Ja dzisiaj starczy. Chcesz podwózkę? A chętnie. Daj znać, jak będziesz na suwnicy. Skarby już tutaj właściwie wszystkie chyba znalazłem. Już wątpię, żeby coś jeszcze tutaj było. W sumie tutaj nie byłem, ale już dłużej nie mogę. Co ty wyprawiasz, Nate? O, co ty wyprawiasz? Dobra, to w sumie już tutaj nie będziemy pływać bez sensu, lecimy na tą suwnicę i wynurzamy się. Dobra, jestem. Wyciągnijcie mnie stąd. Jasne. Robi się. Patrz na to, cacko. Jak się czujesz? O, znacznie lepiej niż w tej rzece. Będę cuchnął rybę przez tydzień. Dobra, idziemy do ciebie. Czekaj. Czekam. No, no, widoki są zajebiste. Dobrze, że jesteś, Drake. Ach, ja też się cieszę. Zrzuć mi butlę. Robi się. Dzięki. Wow, lekka ta butla. No wiesz, żebyś miał mniej dźwigania. No dobra, to co, lecimy dalej. Porozmawiać musimy. Jak poszło? A jak myślisz? Zajebiście. Wszystko?
Co do skrzyneczki. Przy tobie wypadamy blado. Nie blado, tylko błyszczące, chłopaki. O, proszę, skarb. Moneta. Nie cierpię tej papierologii. Administracja ciągle tkwi w średniowieczu, co? Dokończymy to później. Mój bohater. Chodź, pokaż, co wyłowiłeś. Dobra, za chwilę tam pójdziemy, jeszcze się rozjedzimy. Może byś odpoczął. Może już na emeryturkę od razu. Rozjedzimy się trochę po tym statku, bo może tu jeszcze jakieś skarby będą spachowane gdzieś. Tam nie mogę już iść. Tutaj do góry nie wiem, czy się też mogę jakoś dostać, czy nie. Tu drzwi zamknięte. Dobra, co my tu mamy? Poczynisz honory? Tak, jasne. Dzięki. Wow! Patrz na to. Miedziane skarby. Zdziwiłbyś się, ile to coś jest warte. Klient nieźle zapłaci za to zlecenie. Nie lepiej byłoby to przetopić na miedziaki? Chodź, idziemy to opić. Stawiam pierwszy. Picie razem z wami? O nie, 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 nie ma mowy. Życie mi miłe. Jeśli nie masz nic przeciwko, uzupełnię dokumentację i pojadę do domu. Innym razem, co? No dobra, jak tam chcesz. Hej, dobra robota. Dzięki. Ej, Nate! Nate! Czekaj no! Ej, co tu robisz? Mam dla ciebie prezent. Prezent? A co to? Nowe informacje o tym wraku, wiesz, u wybrzeży Malezji. O nie... Statek jest cały. A? Można zgarnąć ładunek. Faktycznie uparta z ciebie bestia. Przyszła kasa na sprzęt, wszystko jest gotowe. Z wyjątkiem mojego asa. Jedynego, któremu powierzę tę robotę, ale on ma cykora. Od początku byłem na nie. A czy ten twój człowiek załatwił pozwolenia? Nie, no nie ma szans. Nie załatwił ich, bo nikomu ich nie wydadzą. Ale Nate, to nawet lepiej, zrozum. Jak nie ma pozwoleń, to nie ma konkurencji. Ten statek już jest nasz. Nie masz pozwolenia, nie jedziemy. Nate, zarobisz na emeryturę. Swoją i moją. Stary, nie wiem jak ty, ale ja nie chcę robić za złomiarza przez całe swoje życie. A ty? Wolę to niż odsiadkę. Słuchaj, ja odpadam. Co i tobie radzę? Krótko podsumowuję. Okej, weź to ze sobą. Proszę cię, nie dobra? Zamierzam zmieniać zdania. Prześpisz się z tym jeszcze, prawda? Pozdrów Karle i dzieciaki, okej? Tak. Bez ciśnienia, Nate. Ale przemyśl to. Starałeś się z tym, Jameson, jakby nie patrzył. Obszar poszukiwań zawężony. No, to by było znalezisko. Skurkowaniec. Nie, nie, nie ma mowy. Wy też idziecie do szuflady. Zwyczajne życie, no to już jest czwarta część, także chyba kończymy w tym miejscu odcinek. Ten był krótki. Zobacz, to jest sobie czaszka. To jedno z moich dziwniejszych znalezisk. Dobra, także dzięki wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam was do kolejnego materiału, który już jutro się pojawi.
Zapraszam was do łapkowania, do subskrybowania kanału i trzymajcie się, do zobaczenia. Siema!